Z okazji Światowego Dnia Zwierząt sprawdźmy, jakie zwierzęta lubią mieszkańcy gminy Piaseczno i czy wiedzą, gdzie można spotkać te nietypowe. Jakie jest Twoje ulubione zwierzątko? Koty. A dlaczego lubisz koty? No bo mają futro. A masz kotka? Tak. Jak ma na imię? Lysiek. Jaki jest Pani ulubiony gatunek zwierzęcia? Wszystkie zwierzęta kocham, ale najbardziej jednak psy. A Pani własny piesek jak ma na imię? Pikuś. A czy jest jakieś zwierzątko, które skradło Pani serce? Oczywiście, bardzo kolczaste jeże. Nawet można obejrzeć wystawę moich zbiorów jeżowych w bibliotece w dziale dziecięcym. Zapraszam serdecznie. To. Kochasz swoją panią. Czy zdradzi nam pani, jakie jest pani ulubione zwierzę? Wszystkie zwierzęta kocham. Lubisz pieski? A ja najbardziej lubię sowy. Sowy to bardzo mądre ptaki, a dla mnie każda sowa to mądra głowa. A moja kolekcja sów będzie dostępna w filii przy ulicy Szkolnej 18. Serdecznie zapraszam. Do oglądania. Może słyszał pan o szlaku rzeźb Józefa Wilkonia? Rzeźby zwierząt, tak? Tak. Czyli na przykład byk. Tak. Tur. Tur. A wie pan jeszcze, jakie inne zwierzęta pan Wilkoń wyrzeźbił i gdzie można je w Piasecznie znaleźć? No można, jeszcze w parku chyba gdzieś są, jeżeli się nie mylę. Dwa dziki chyba tam są takie. Tutaj mamy takiego niedźwiedzia. Niedźwiedź, no to są w parku. I jakie jeszcze w parku mamy zwierzaki? Jeszcze jest tur, jeszcze są dziki. To pan Wilkoń zasłużył na to, żeby tutaj były one. Czy wie pani, gdzie się znajduje mural? Mural jest w takim maleńkim parku, gdzie są szachy, gdzie przychodzą dzieci i dorośli również, są ławeczki i na ścianie taki jest ogromny mural ze zwierzętami. I poleca pani zwiedzanie tym szlakiem? Tak, owszem, tak, bo oso jest bardzo ciekawe. Zresztą mnóstwo dzieci zawsze jest przy tych figurkach tutaj, włażą, bawią się, cieszą. Ten się trochę boi. Gdzie poznała pani Pikusia? Bo my się właśnie dowiedziałyśmy, że to jest ciekawa piaseczyńska historia. Pikusia poznałam na Dniu Warszawiaka. To taka impreza organizowana raz w roku, z tego co ja wiem. I przyjeżdżają opiekunowie zwierząt z Palucha. I tutaj w Piasecznie to miało miejsce? Tu w Piasecznie. I wypatrzyła go sobie pani? I pani go sobie wypatrzyła, że tak powiem. I od pierwszego wejrzenia była wielka miłość i jest do tej pory. Bardzo nam miło to słyszeć. Pikuś, jesteś zadowolony i szczęśliwy? Potwierdzę, tak. Chcesz coś powiedzieć? Chcesz coś powiedzieć? Cicho. Chcesz coś powiedzieć? Ona się tak wyraża.